Witajcie na kanale Kulinarne Przygody. Dzisiaj będzie przepis na orzeszki budyniowe. Nowych widzów, oczywiście, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do garnka wlewam szklankę mleka o pojemności 250 ml i zagotowuję. Następnie w szklance mleka będę rozrabiała dwie łyżki mąki pszennej i dwie łyżki mąki ziemniaczanej. U mnie są szklanki o pojemności 250 ml. Ja sobie tutaj tą szklankę mleka przelałam do większego kubka, żeby łatwo mi to było rozrobić. I całość mieszamy, tak żeby nie było grudek, a mąka nam się rozrobiła w mleku. Mleko w gardku już mi się gotuje, i teraz wlewam powoli rozrobioną mąkę. Zmniejszamy moc palnika na najmniejszą, żeby nie zrobiły nam się kluski, i wlewamy. Dopiero później, jak już wszystko wlejemy, zwiększamy moc palnika. I gotujemy, aż budyń nam zgęstnieje, cały czas mieszając. Dzięki temu nie powstaną nam grudki. I budyń mamy już ugotowany. Taka jest konsystencja tej masy. Oczywiście ten budyń jest jeszcze gorący, więc po wystygnięciu będzie gęściejszy. Ściągam z ognia i czekam aż całkowicie nam się przestudzi. Tutaj w misce mam przygotowane 200 g masła oraz 5 łyżek cukru pudru i teraz to wszystko ucieram. I teraz do tego ubitego masła dodaję po łyżce przygotowanego już budyniu. Budyń mam taki w temperaturze pokojowej i tak samo masło miałam takie ciepłe, także tutaj wtedy nam się ten budyń nie zważy. I jak widzicie cały czas dodaję po łyżce, chwilę miksuję i dopiero dodaję kolejną partię budyniu. I krem mamy już gotowy. Taka jest jego konsystencja w tej chwili. On będzie jeszcze troszeczkę gęściejszy, jak włożymy nasze orzeszki do lodówki. Ja już te orzeszki mam przygotowane, pokazywałam Wam kilkakrotnie przepis na e, orzeszki, jeżeli ktoś tego przepisu na te łupinki jeszcze nie ma to pod filmem jest link jak przygotować łupinki. Ja przygotowuję z czterech szklanek mąki pszennej, czwarte szklanki cukru pudru, pół łyżeczki sody, kostka masła 200 g, dwie łyżki śmietany, dwa jajka i jedno żółtko, wszystko razem e, Ugniatam na jednolitą masę i opiekam. Nic nie czekam, nie, nie chłodzę w lodówce, tylko od razu zapiekam. I z tej porcji wychodzi około 75 sztuk, a później nadziewam przygotowaną masę i tak wyglądają gotowe orzeszki. Przepis bardzo prosty, bardzo smaczny, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie kolejne moje materiały. A ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.